najważniejsze w Europie, niemal zero energetyczne obiekty. I choć teraz zajęcia przeniosły się w świat. Myślę, że tego typu spotkania, targi, zaprezentowanie różnorodnej oferty młodym ludziom w momencie, kiedy oni są tuż przed wyborem swojej zawodowej ścieżki, jest bardzo istotne. Chodzi o to, żeby mieli możliwość wyboru, żeby mieli możliwość konfrontacji, ale także porozmawiania bezpośrednio z tymi, którzy już na tych uczelniach pracują, te uczelnie realizowali, na tych uczelniach studiowali. Myślę, że jest to bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszym świecie, żeby też swoją dalszą ścieżkę zawodową koncentrować wokół rynku pracy i zapotrzebowania właśnie z tym rynkiem pracy związanym. Właśnie się dzieje dużo bardzo ciekawych, metodyczno-doradczych rzeczy, ponieważ młodzież maturalna ma możliwość po bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami uczelni wyższych, a także instytucji okołoakademickich, dzięki czemu mogą poszerzyć swoją wiedzę, ale przede wszystkim bezpośrednio spytać się o to, jak wygląda kultura, tradycja, oferta, jakość kształcenia na poszczególnych uczelniach. Kluczową rzeczą to przede wszystkim jest dobra i świadoma informacja. Natomiast informacje, którą można pozyskać globalnie, czyli najczęściej za pomocą social mediów albo strony, czasami są tak zwaną płaską informacją. Jednakże, kiedy możemy spytać się o mój indywidualny problem kogoś z danej uczelni, to jest to bezcenne, bo nie każdy na przykład będzie się pytał o jak wygląda podjazd albo czy jest duży parking. Tego nie zawsze można dostrzec, a jednakże na takich targach można spytać się, jak wygląda jakość kształcenia, jak wyglądają laboratoria, jak wyglądają pomoce. Czegoś, co czasami tak wprost nie widać w social mediach. Dzisiaj mamy bardzo bogatą, że tak powiem, ofertę, bo mamy zaprzyjaźnione uczelnie od Pomorza. Jest z nami Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni. Poprzez Warszawę, Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych z Warszawy. Poprzez Łódź, Wyższą Szkołę Informatyki. Poprzez bardzo tradycyjne lokalne uczelnie, tak jak Politechnika Częstochowska, czy troszeczkę dalsza Politechnika Opolska. Ale oprócz tego są też instytucje, które wspierają, że tak powiem, to życie po szkole, takie jak Służba Więziennicza, jak Wojskowe Centrum Rekrutacji, jak policja, jak różnego typu inkubatory, które wspomagają również życie takie typowo maturzysty później po skończeniu szkoły.